Tomasz, witam Państwa. Dziś zaczynamy od tego, od czego zaczynają się rozmowy bardzo wielu Polaków na ulicach, w zakładach pracy. Film Tomasza Sekielskiego, dzięki Tomkowi, obejrzeliśmy tu w redakcji Newsweeka 6 dni temu, prawie tydzień. Dość, żeby przetrawić i dość, żeby odnieść się do tego filmu, a przede wszystkim do jego możliwych konsekwencji w najnowszym Newsweeku. I oczywiście nasuwa się pytanie, dlaczego ten film wywołał taki efekt, a można powiedzieć, że wywołuje, bo tak naprawdę ta eksplozja jest czymś, co cały czas trwa. Przecież mieliśmy książki o pedofilii także w Kościele, mieliśmy całą masę artykułów o pedofilii w Kościele. Pamiętam, chyba prawie dekadę temu, po ukazaniu się książki holenderskiego autora Ecke Overbecka o pedofilii w Kościele, zrobiłem cały program w telewizyjnej dwójce. To był temat obecny. Pytanie w związku z tym, dlaczego teraz? Dlaczego ten efekt jest tak piorunujący, jakby eksplodowała bomba jądrowa? Myślę, że z kilku względów. Wzgląd pierwszy. Talent autora, talent autorów. To jest znakomity film. Ja myślę, że Tomasz Sekielski, jego brat mieli przed sobą w drodze do tego filmu całą masę potencjalnych przeszkód, wielkich pułapek, w które mogli wpaść, to dzieło koncertowo psując. Uniknęli tych pułapek, uniknęli wszystkich pułapek i film tak po prostu się broni. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Myślę, że te wszystkie książki, publikacje, programy, film Claire spowodowały, że wrzut był gotowy do tego, żeby przekuty eksplodować. I trzecia rzecz. Zastanawiam się, ale tu stawiam pytanie, nie stawiam kropki, to jest teza robocza. Myślę, że nie byłoby takiego efektu tego filmu, gdyby nie 3,5 roku rządów Prawa i Sprawiedliwości. I nie mówię w tej chwili o samym PiS-ie, ale o tym, że te ostatnie lata pokazały Kościół nie tylko triumfujący, ale pełen buty, arogancki, niezdolny do autorefleksji, niezdolny do autokorekty. Ludzie to widzieli i w jakimś sensie to ich niespełnione oczekiwanie na zmiany w Kościele spowodowało taką między innymi reakcję na ten film. Kolejne pytanie, pytanie o skutki tego filmu. Dziś usłyszeliśmy o rezygnacji ze stanu kapłańskiego jednego z księży, ale pokazanych w tym filmie, ale ten skutek wydaje mi się, prawdę mówiąc, drugotrzeciorzędny, ponieważ to, co widzimy w filmie i to, co poza samymi aktami pedofilskimi, a przede wszystkim poza tragediami dzieci, które padają ofiarą tych czynów, to coś, co w wypadku afery Watergate nazwano cover-up. Więc nie tylko samo przestępstwo jest czymś złym, ale to, jak w sposób systemowy, strukturalny powstał mechanizm tuszowania tych przestępstw, de facto zbrodni, udawania, że ich nie ma, przesuwania księży do kolejnej parafii i następnej, i następnej, i następnej. Tylko po to, żeby nie ponieśli oni odpowiedzialności, którą ponieść powinni. Ten film będzie miał gigantyczne skutki dla Kościoła. Myślę, że także dla polskiej polityki. I sądzę, że ze względu na siłę rażenia tego filmu, te skutki są dzisiaj absolutnie nie do przewidzenia. Sądzę, że z perspektywy pół roku, a może roku, będziemy mówić coś takiego. W dniu, kiedy ten film zobaczyliśmy, to w głowie nam nie pojawiła się myśl, że te skutki będą tak ogromne. I jeszcze jedna rzecz. Ten film to jest wielki sukces Tomasza Sekielskiego, jego brata, twórców filmu. To jest wielki sukces dziennikarstwa, ale też, powiem uczciwie, wielka klęska mediów, polskich mediów. To, że
nie znalazła się żadna stacja, która byłaby gotowa taki film wyemitować, film współfinansować, choć i autor, i tematyka dawały niemal gwarancję sukcesu. O tym dlaczego, między innymi o tym już za chwilę samym Tomaszem Sekielskim. Mówiąc mi coś tam o tej Marii, zaczął mnie po prostu dotykać. Masturbował się ksiądz moimi rękami, proszę księdza. Powiedział, że dopóki nie ma wytrysku, to nie ma grzechu. Najpierw odsunął moje spodnie, na siłę przycisnął do siebie i zaczął mi pokazywać, jak mam robić. Powiedział, tylko nic nie mów mamie. Jestem głęboko poruszony tym, co zobaczyłem w filmie pana Tomasza Sekielskiego. Przepraszam za każdą ranę zadaną przez ludzi Kościoła. Dzień dobry, Tomasz Sekielski. Dzień dobry. Czy spodziewałeś się takich reakcji? Bo tak jak ci napisałem w sobotę czy w niedzielę, to jest bomba jądrowa. To znaczy mówię i o tym, co jest w filmie, i o tym już pierwszym efekcie, czy pierwszych efektach, które pokazały, jak nieprawdopodobnie silna będzie ta fala uderzeniowa, która nie sądzę, żeby wygasła jutro, pojutrze, za tydzień. Zaskoczyła mnie pozytywnie szybka jakby reakcja i stanowisko najważniejszych hierarchów. Nie twierdzę, że to załatwia sprawę. Ale przypomnij sobie, że dwóch hierarchów, tak literalnie. Dwóch, no ale no, najważniejszych dwóch, znaczy jeśli chodzi o stanowiska, prymas i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Szybka, niemal natychmiastowa po tym, jak się film zakończył, reakcja, komentarz. Do tej pory zazwyczaj na stanowisko kościelnych hierarchów trzeba było czekać dniami, tygodniami, a czasami nawet miesiącami. Wiem, że to jest niewiele. Tym bardziej, że mówimy w obu przypadkach o ludziach, którzy nie chcieli wystąpić też, w filmie. Ale też to po pierwsze. Po drugie, o ludziach bardzo inteligentnych, którzy zobaczywszy ten film, naprawdę musieli zdawać sobie sprawę, że tym razem tu nie ma co czekać. Tylko, no, że przepraszam, rok temu by wystarczyło. Może. Ale dzisiaj oznacza nieskończenie mniej. Nie, bo dzisiaj, moim zdaniem, po tym filmie takie też komentarze otrzymuję. Takie otrzymuję maile na przykład od księży. Szeregowych, tak zwanych szeregowych księży, którzy dziękują za ten film. Uważają, że jest potrzebny. Gdy słyszę, że... A dostajesz też inne od takich, którzy mówią... Nie, zdarzyło mi się. Natomiast, wiesz, jak słyszę, że ludzie są gdzieś na mszy i ksiądz mówi w trakcie homilii w niedzielę wczoraj, włączcie, obejrzyjcie ten film, musicie go obejrzeć. Jeśli słyszę, co... A to słyszałeś od ludzi, czy właśnie ludzi, też w mailach? Od ludzi. Dzisiaj spotkałem kilka osób, byłem rano tam w redakcji Gazety Wyborczej na spotkaniu i spotkałem kilku właśnie dziennikarzy, którzy mówili, że byli w niedzielę w kościele i słyszeli takie, takie kazanie. Z tego by wynikało, że w kościele trudno oczywiście to ekstrapolować i powiedzieć, jak to jest powszechne, ale jednak świadomość tego, że problem jest i że problem jest gigantyczny, jest obecna. Absolutnie, tylko do tej pory brakowało odwagi, aby księża, którzy nie są w to uwikłani w żaden sposób, czy to jako sprawcy, czy to jako osoby kryjące, aby ci księża mieli odwagę mówić, tak? Żeby stanęli i zaczęli domagać się rozliczenia także hierarchów. Nie tylko wyrzucenia tego czy tamtego księdza, który skrzywdził. Bo jeden dzisiaj zrezygnował. Tak? Ale... Dariusz Olejnicza, który złamał zakaz sądowy, do czego się zresztą przyznał. Ten, który mówił, przypomnijmy, że tym dzieciom, które były najpierw zbliżyć się do ołtarza, i on mówił, że Kościół jest, jak to było? Że... Pod ostrzałem i że... Że jest Kościół pochukiwanie, jest, nie pamiętam słowa. Pochukiwanie na księży i że najlepiej wysłać ich do psychiatryka albo rozstrzelać. Wyspowiadać i rozstrzelać. Okazało się, jak pokazał ksiądz Olejniczak, że jest też trzecia metoda. Można po prostu przestać być księdzem. Co nie powinno jednak, jak sądzę, powstrzymywać prokuratora. Bo ten człowiek złamał zakaz sądowy, ale oczywiście, no to jest jasne. Znaczy, ja rozumiem, że wymiar sprawiedliwości w postaci jakiegoś prokuratora warszawskiego już szuka kontaktu z tym księdzem. Natomiast też wciąż nie powinniśmy zapominać, bo mówimy, ksiądz Dariusz Olejniczak zrezygnował z bycia księdzem. Ale co z jego przełożonymi? Dlaczego nie dopilnowano? Dlaczego ten człowiek mógł się swobodnie poruszać po całej Polsce i prowadzić rekolekcje dla dzieci? O tym mówię, że porównałem tutaj w tym wstępie, zanim się pojawiłeś, trochę do historii z aferą Watergate. To znaczy, jednym problemem to było samo Watergate, włamanie, tak, do siedziby Partii Demokratycznej, ale tak naprawdę
tym problemem, który spowodował, że Biały Dom Nixona eksplodował, to było to cover-up, czyli przykrywanie. I tu, w tym momencie, mówimy o potężnej odpowiedzialności X biskupów, których już możemy wymienić z nazwiska, i innych, podejrzewam innych, których nazwiska poznamy wkrótce, ale tu... Ja już mogę powiedzieć, bo mamy nakręconą w części historię, która nie zmieściła się do tego filmu, ponieważ trwała jeszcze, po prostu pewne wydarzenia się działy i film już był na etapie postprodukcji, kiedy ta historia się dopełniła. No i tam mamy ewidentny dowód na to, że biskup manipulował, ukrywał i tuszował przestępstwo konkretnego księdza. Mamy dowody w postaci zeznań. Dobrze, ale zeznań gdzie złożonych? W prokuraturze. I co się dzieje? No nie mogę jeszcze powiedzieć, co się dzieje. Nie, to, ale czy wiadomo, co się dzieje w prokuraturze? Nie, bardzo dobrze prokuratura... Tak. Można powiedzieć wzorowo w ogóle. Ale wzorowo to ja rozumiem, że już ma zarzuty postawione, czy...? Jeszcze nie. Jeszcze nie, czyli lada moment. Ponieważ, a właśnie, czy masz jakiekolwiek informacje, czy ta sprawa trafiła wyżej? Ponieważ mam wrażenie, że elementem... Ale która sprawa? Całość. Mhm. Chodzi mi o to, że elementem bezkarności wielu biskupów, jak sądzę, jest ich dość rozpowszechnione poczucie, że Watykan to może jest 2 godziny samolotem z Warszawy, ale tak naprawdę jest bardzo daleko. Jest tam jakiś Franciszek, on czegoś chce, ale ma tych episkopatów narodowych. Mówisz o nietykalności pewnie. Tak. I krótko mówiąc, czy coś wiemy, czy to tam dotarło? Bo wydaje mi się, że dopóki tam to nie dotrze, to tego efektu kary za cover-up, jak mówimy, nie będzie. Odezwał się jeden ksiądz, który niedługo wybiera się do Watykanu z pytaniem, czy mógłbym mu udostępnić kopię filmu, bo chciałby przekazać. A są już napisy po włosku? Nie ma jeszcze po włosku, są po angielsku. Zaczynamy też robić napisy w języku hiszpańskim, więc dla papieża Franciszka. Ponieważ byłoby to bardzo dobre. Nie sądzę, żeby... Zresztą do tego też chciałbym dotrzeć, żebyśmy tutaj w tym momencie wchodzili w taką poetykę, w poetykę odpowiedzialności zbiorowej. Ale oczywiście pytanie brzmi, czy w momencie, kiedy tuszowanie, ukrywanie, przenoszenie księży do innych parafii ma na swoim koncie 100 albo kilkudziesięciu biskupów, to pytanie brzmi, czy funkcjonowanie tego episkopatu w takim składzie personalnym ma rację bytu? Wiesz, nie wiem, bo nie znamy prawdziwej skali, tak, tych przestępstw i skali ich tuszowania. Możemy się domyślać na razie. Aby to ustalić, potrzebna jest, moim zdaniem, to już jest jasne, że jest potrzebna niezależna od kościelnej hierarchii komisja, która będzie mogła wejść w archiwa, przejrzeć, przesłuchać, zadać pytania, porozmawiać z ofiarami, przeprowadzić rzetelne śledztwa. Bez tego nie dowiemy się, jaka jest skala prawdziwa i jak wygląda prawda o tym strasznym problemie. Natomiast niewątpliwie, moim zdaniem, jesteśmy na etapie, w którym nie wystarczy już powiedzieć, że rozliczamy się, że przyjęliśmy procedury. Sprawa bydgosko-wrocławska, ksiądz Kania, już nie ksiądz, się okazało, że przed Wielkanocą został pozbawiony stanu kapłańskiego, znaczy wyrzucony. No ale przez lata był i nawet po wyroku skazującym na 7 lat wciąż był księdzem. Sprawa bydgosko-wrocławska, gdzie jest ewidentne są dowody, są dokumenty, pisma, że ci biskupi przesyłają sobie tego człowieka, wiedząc, jakie zarzuty na nim ciążą. Co więcej, przesyłają go z Wrocławia do Bydgoszczy i w Bydgoszczy biskup Tyrawa, który nie raczy w ogóle się wypowiedzieć w tej sprawie, daje misję temu księdzu, aby opiekował się ministrantami i aby prowadził lekcje religii. Wilku, zapraszamy, tutaj są jagnięta, prosimy. To nic, że znaleźli w swoim komputerze dziecięcą pornografię, to nic, że próbowałeś za 100 kupić sobie chłopców na ulicy. Proszę bardzo, tu są ministranci i to są, tutaj są dzieci. A sprawa licheńska? Sprawa licheńska, no... Czyli przypomnijmy, pomnik i ten budowniczy, wielki budowniczy, tak. Który... Więc Eugeniusz Makulski, no bo w swoim oświadczeniu Marianie używają nazwiska, więc ja też już używam Eugeniusz Makulski. W tym oświadczeniu, które zostało wydane wczoraj po południu,
jest mowa o, jest liczba mnoga, jeśli chodzi o przypadki wykorzystywania seksualnego, więc jak rozumiem, jest kilka ofiar. Nie rozumiem tej polityki, która polega na tym, że wciąż właściwie nie wiemy, jaka była decyzja Stolicy Apostolskiej w tej sprawie. Natomiast można domniemywać, że no po prostu, ponieważ ten ksiądz ma zakaz kontaktu właściwie z ludźmi, no Watykan uznał jego winę. Tak to rozumiem. I niestety z tego świadczenia też można domniemywać, że nie zgłoszono tej sprawy organom ścigania, tylko uznano, że prawo kościelne jest najważniejsze, że zgłaszamy do Watykanu i tyle. Tu chyba mamy jeszcze jeden element, albo jeszcze jedną ścieżkę, w którą pójdzie sprawa albo jej odłamki, której dotyka historia z księdzem Cebulą, prawda? Cebulą. Tak, bo być może mieliśmy do czynienia z systemowym angażowaniem cudzysłów w roli agentów księża, którzy takie rzeczy mieli. Nie wiem, znaczy, jest tak, znaczy, w tym moim filmie ja tego nie zamieszczałem, ponieważ ja nie przedstawiałem sylwetek. Ten film to nie są sylwetki sprawców, tylko to są historie ofiar i pokazanie, jak zostały pozbawione jakichkolwiek właściwie praw, osamotnione, zamknięte w kręgu milczenia na lata. Więc tam nie było miejsca na to, aby budować wielkie sylwetki poszczególnych księży, ale mogę powiedzieć, no bo to już jest dyskusja, więc... Chciałem to zachować na czas wydania książki, która będzie jesienią właśnie poświęcona, będzie rozszerzeniem tego, czym zajmowałem się w filmie. I ten pierwszy ksiądz, ksiądz Jan, i ksiądz Cebula, i ksiądz Eugeniusz Makulski byli zarejestrowani jako tajni współpracownicy Służby Bezpieczeństwa, ale w tych dokumentach, w które miałem wgląd, nie ma wprost żadnego śladu, że zostali zwerbowani ze względu na kompromitujące ich jakieś materiały. Mhm. W przypadku księdza Makulskiego jest wzmianka, że w latach 60. był przyłapano go na próbie zmuszenia do seksu osoby nieletniej. Ale ze względu na jakąś amnestię, która weszła wtedy w życie, ta jego sprawa została umorzona. On nawet nie usłyszał żadnego wyroku. Można domniemywać, że skoro w tych latach 60. coś takiego miał na koncie, to powtarzało się to dalej. Ale w tych dokumentach, które widziałem, nie widziałem wprost przełożenia SB, znaczy, że mają kompromitujące materiały, konkretne kompromitujące materiały na tych księgach. W filmie jest kilka konfrontacji. Ofiary księża. Wyobrażam sobie napięcie i ofiar, i was, twórców filmu, przed tą konfrontacją. Bo nie wiadomo, jak to wyjdzie, prawda? Tak. I dzisiaj ktoś wskazał, ktoś napisał w którejś z gazet, że widać było po ofiarach, że one wciąż były w roli, mimo że przychodziły jakby egzekwując sprawiedliwość, ale wciąż były wystraszone, wciąż były tymi ofiarami. Ale oglądając, w momencie, kiedy oglądaliśmy parę dni temu ten film, to dla mnie szokujące było też to, że ci księża nie zaprzeczali. Jeden zaprzeczał. Ale oni mówią, tak, to zrobiłem. Szokujące w tym sensie, że nawet w tym oceanie pod tytułem afery pedofilskie, że nie byli przygotowani na... Tak jakby byli zaskoczeni tym wszystkim. Tak jakby nie wierzyli, że ta ofiara kiedykolwiek może być... Tak, ja myślę, że oni żyją w przekonaniu, czy żyli w przekonaniu, że udało się, tak? Znaczy, że mam grzechy, ciężkie grzechy na sumieniu, ale sprawa nie wyszła na jaw, już nie wyjdzie. I nagle zjawia się ta osoba i myślę, że dla tych księży to też był swego rodzaju szok. I oni w przypływie takiego zaskoczenia... I nie wiedzą, że jest ukryta kamera. I nie wiedzą, oczywiście, tak. No bo myślę, że gdyby była kamera, to nie byłoby żadnej rozmowy. Przyznawali się do tych ohydnych rzeczy, które robili. I to też jest olbrzymia siła. A ty mówisz o tym wycofaniu ofiar. Rzeczywiście, ale każda ta konfrontacja... Oni zaczynali z takiej pozycji wycofania. Psychologia to jasno tłumaczy, to jest wciąż ta relacja ofiara-sprawca, więc oni, mimo że są osobami dorosłymi, że minęło wiele lat od tych zdarzeń, wciąż boją się kontaktu z tym, kto ich tak skrzywdził.
Natomiast te konfrontacje kończyły się zawsze tym, że oni jednak wychodzili z siłą i mówili, że mają takie poczucie, że zostawiają kawałek tej traumy za sobą. Że ta konfrontacja, to, że odważyli się spojrzeć w oczy tych ludzi, to jest taka terapia też dla nich. Sukces tego filmu polega w jakimś sensie według mnie także na tym, jak swoją jakością po prostu sparaliżował typową, tradycyjną w takich wypadkach w Polsce i nie tylko linię obrony. Atak na Kościół. To pada oczywiście, ale pada słabo. Ten argument jest wybitnie rachityczny. W związku z tym chcę ciebie zapytać, ponieważ zanim skręciłeś pierwszy centymetr, nie, teraz to już nie taśmy. Nagrałem pierwsze sekundy tego filmu. Musiałeś, ty, brat, musieliście usiąść i się zastanowić, dobra, tu jest x potencjalnych, gigantycznych pułapek, w które możemy wpaść i to wszystko, ten cały projekt wyleci w powietrze. Co było takim projektem, taką pułapką potencjalnie największą? Największą pułapką było pójście w tani antyklerykalizm. Na przykład nadanie jakiejś narracji, własnego komentarza. Wiesz, myślę, że na przykład... I to musiało być sterylne założenie. Sterylne. No, wiesz, mnie tam prawie nie ma. Jest kilka sytuacji, w których ja po prostu pytam, dopytuję o coś, bo chcę, aby widz też to wiedział. Ale to nie jest film, nie wiem, gdzie ja swoje osobiste poglądy przedstawiam na sprawę, czy narzucam widzom jakiś pogląd. Myślę, że to jest najważniejsze, że ten film na chłodno, de facto na chłodno, przedstawia wstrząsający obraz zmowy milczenia, cierpienia ofiar, cierpienia, które trwa wiele lat. To nie jest tak, że ci ludzie mają to za sobą, oni wciąż to przeżywają. Oni dopiero właściwie dojrzeli do tego, aby o tym mówić, żeby się przyznać, żeby zrzucić z siebie poczucie, wiesz, winy, bo ci ludzie wciąż żyją w poczuciu winy i wstydu. Powiedziałem tutaj w tym wstępie, że ten film to jest wielki sukces dziennikarstwa, ale to według mnie jest klęska mediów. Ponieważ musiałeś wyjść poza system tradycyjnych mediów, żeby ten film mógł się ukazać. No i dobrze, że się udało. Tak. I to też według mnie... Myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość. Na końcu uchroniło cię od zarzutów, ale jednak chciałbym ten wątek rozwinąć. Komu proponowałeś realizację i współfinansowanie? Nie mogę tego powiedzieć. Wiesz, Tomek, o tym, że wiesz, są prowadzisz pewne rozmowy. Dobrze, a jakie argumenty padały? No, że na zasadzie poklepania po plecach, że to ważny temat, interesujący, no ale wiesz, kto rządzi, wiesz, jakie są wpływy Kościoła. Czyli to była obawa nie o reakcję Kościoła, tylko o reakcję władzy? Wspólna. Znaczy, że reakcja Kościoła i reakcja władzy może się odbić na przykład na jakiejś tam redakcji, czy na jakimś medium, że zostanie przyklejona łatka, albo ktoś nie chciał, żeby jego nazwisko przy takim projekcie się pojawiało. Chociaż jedno medium, zdaje się, zaproponowało ci współfinansowanie. Jedno medium? Mhm. Aha, tak, tak, tak. No, ale tak. Axel. Onet, tak. Onet. Co dalej? Natomiast, no tak, ale uznaliśmy, że już... A właśnie, chcę jedną rzecz. Chcę jedną rzecz ważną. Korzystając z tego, że jestem u ciebie w programie, chciałbym powiedzieć ogólnopolskim dużym telewizjom, że jeśli chcą wyświetlić ten film, to proszę zgłaszać się do mojego brata, Marka Sekielskiego. Udzielimy bezpłatnej licencji, bo zależy nam na tym, aby ten film obejrzało jak najwięcej osób. Więc jeśli bezpłatnej? Któraś... Bezpłatnej. A to, to teraz stawiasz tę stację w bardzo trudnej sytuacji. Bezpłatnej licencji? Nie, nie, bo my powiedzieliśmy, że nie zamierzamy na emisji tego filmu zarabiać. On powstał ze zbiórki internetowej. Dziękuję wszystkim, którzy się dołożyli. I jeśli dzisiaj jest jakaś telewizja, która chce ten film pokazać... Dzisiaj wieczorem. Dzisiaj wieczorem też. No jest, mamy kopię, możemy dostarczyć w każdej chwili. Więc zapraszam do kontaktu z Markiem Sekielskim, który jest producentem tego filmu. Jedna rzecz. Oglądając ten film, kiedy już byliśmy w okolicy Puenty, a wiedziałem, że jesteśmy w okolicy Puenty, bo tuż przed emisją powiedziałeś, ile trwa, więc zerknąłem na zegar. O pełnej godzinie zaczęliśmy. Zastanawiałem się, czy doczekam się i nie doczekałem się. Myślałem, że zobaczę. Redaktor Sekielski z mikrofonem i po drugiej stronie kardynał Dziwisz. I ty jemu zadajesz, choćby tam przed wejściem do kamienicy, w której mieszka, pytanie.
No wiesz, to próbowaliśmy, ale nam się nie udało. No próbowały... Bo tak czy owak ta ostatnia sekwencja prosi się, że tak powiem, o dalszy ciąg. No i będzie ciąg dalszy. Podjęliśmy tę decyzję. Wiesz, gdybyś miesiąc temu mnie zapytał, to bym powiedział, że nigdy w życiu. Bo jednak ten film też mnie kosztował dużo nerwów i psychicznie go przeżyłem. Ale dzisiaj wiem, że musimy nakręcić ciąg dalszy. Teraz byłby ciąg dalszy, czy teraz skoki? Równolegle będziemy nad tym pracowali, ponieważ prace nad filmem o skokach już trwają, więc musimy to prowadzić równolegle. Ale pewnie prędzej ukaże się jakaś kontynuacja tego właśnie filmu Tylko nie mów nikomu. No, jeszcze, no i pracuję jeszcze nad książką, która na jesieni ma się ukazać. Trochę szokujące jest, że ten film pojawił się teraz, powiedziałbym dopiero teraz. Wszyscy wiedzą, że jest afera. Gigantyczna afera. Temat nie jest na stole, bo wiadomo, że trzeba się w to wgryźć. To trwa, zabiera to wiele czasu. Ale nie trudno się domyśleć, że jest gigantyczna afera. Ciekawe, że... Wiesz co, myślę, że, my dziennikarze, media szerzej, na co dzień czasami zajmujemy się, czy też zbyt dużo czasu poświęcamy sprawom absolutnie błahym. Jakimś tam awanturą, które po jednym, dwóch dniach w ogóle nie mają znaczenia. I wiemy zresztą tego dnia, kiedy się nią zajmujemy, że tak naprawdę to, że panowie dali sobie po razie werbalnie, to nic nie zmieni. I ja mam też nadzieję, że ten film pokaże redakcjom, mediom, że warto robić duże rzeczy. Że warto pochylać się nad tematami, które wiadomo, że to nie jest pstryknięcie, że nie zrobi się tego w dzień, tydzień, miesiąc, że to musi potrwać. Tu mamy dość ciekawą historię. Znaczy to, o czym ty mówiłeś, ta dojutrkowość, tymczasowość, łapanie tego tematu, który przed sekundą wyskoczył, a jutro nikt nie będzie pamiętał, pokazuje, jak internet potrafi ogłupiać, zabijać dziennikarstwo, ale jak internet może być fantastyczną platformą do tego, żeby je nobilitować. Wiesz, to jest coś niesamowitego, znaczy, bo to pokazuje absolutnie nową drogę. Znaczy, wiele osób, kiedy ja zaczynałem tę zbiórkę, zresztą mój brat też nie wierzył, że się uda. Był sceptyczny mocno. I wiele osób mówiło, nie, no Tomek, no, fajny pomysł, ale no co ty, w Polsce nikt się nie zrzuci na taki film, bo ludzie w internecie chcą mieć za darmo zupełnie, więc nikt nie chce płacić. I tak dalej. Udało się. Wiesz, to jest nowa droga, ale tu bym nie zdejmował z haczyka tradycyjnych mediów. Nie, absolutnie. Dlatego, że mają pieniądze. Redaktor Sokielski przez 20 lat funkcjonując w tradycyjnych mediach zyskał twarz, nazwisko, wiarygodność i wtedy jak mówi, ja Sokielski zrobię taki film. Absolutnie mi to pomogło. A X, Tomek, Y i Z tych pieniędzy ale nie zdobędą. Ale jasne, gdyby nie to, że razem... Mówię, to nie jest pretensja, tylko mówię, że ja mówię, ale to, że razem... Ci inni też będą, twórcy jakichś filmów też będą potrzebowali wsparcia. Ale Tomku, to, że ludzie mnie kojarzą jeszcze z faktów, kiedy razem tam pracowaliśmy, to, że mam jakieś tam swoje osiągnięcia dziennikarskie, że mówiąc krótko, moja twarz była znajoma im. To mi pomogło oczywiście i pomogło mi w rozmowach z ofiarami, ale też pomogło mi przekonać ludzi, aby wyłożyli pieniądze i sfinansowali tę produkcję. Tak, no absolutnie myślę, że gdybym był w cudzysłowie takim osobą z ulicy, która by powiedziała, chcę zrobić taki film, no to mogłoby się nie udać, ale tym bardziej dziennikarze, którzy mają pomysł, którzy widzą jakąś blokadę u siebie w redakcji, powinni próbować i ryzykować. No, jeśli mi się udało, to dlaczego komuś innemu ma się nie udać? Za chwilę Michał Kamiński o politycznych konsekwencjach tej sprawy, bo i takie już są i będą pewnie jeszcze daleko idące, tym bardziej, że dość specyficznym, jak wiadomo, przedwyborczym okresie jesteśmy. A ja po pierwsze dziękuję, po drugie myślę sobie i oczywiście w takim momencie człowiek ma skłonność do daleko idących metafor, paraleli, ale wydaje mi się, że nie było przez tych 30 lat wolnej Polski ani jednego materiału, jakiegokolwiek materiału dziennikarskiego, który już wywołałby takie efekty, takie poruszenie, a mam świadomość, że to jest dopiero początek. Także wielkie gratulacje. Dziękuję, Tomku, bardzo. Wielkie dzięki i za chwilę Michał Kamiński. Film demaskuje nieskuteczność młynów sprawiedliwości hierarchii kościelnej. Z kłamstwa robi się dzisiaj element polityki wielkiej, a właściwie to jest bardzo mała i nędzna polityka. To, co się powinno zmienić, takie radykalne odnowienie życia moralnego i to jest właśnie to, do czego wzywam na 40 lat temu
Jan Paweł II. Kościół nic nie robi w tej dziedzinie, wydaje tylko oświadczenia, modli się za ofiary, a tak naprawdę nie przekłada to się na taką realne działania. Dziś w polskiej przestrzeni publicznej głośno od projektów, na które my ludzie wiary jesteśmy zobowiązani wyrazić nasze współczesne, dzisiejsze non possumus. Mój kolejny gość Michał Kamiński, który, jak Państwo widzą, nie kandyduje przynajmniej w tych wyborach. Tak jest, nie kandyduje. Polityczne skutki filmu Tomasza Sekielskiego, jakie już są? Ja myślę, że one są takie, że oto Jarosław Kaczyński w niedzielę albo jego doradcy, którzy muszą zdawać sobie sprawę z potężnych konsekwencji tej... To ja bym słowa afera nie użyło, bo chyba afery to są rzeczy, które dotyczą polityków, czasem także księży, no najrozmaitszych dziennikarzy, biznesmenów. To są rzeczy, które mają charakter jednorazowy. Sprawa, o której Tomasz Sekielski opowiedział Polakom po raz pierwszy w tak bardzo dobitny sposób, to nie jest afera. To jest ukazanie problemu, z którym wszyscy żyliśmy, zdając bądź nie zdając sobie z niego sprawy. To jest fundamentalny problem, nie afera. Fundamentalny problem Kościoła w Polsce, jego roli w Polsce, ale przecież i też nie uciekajmy od tego szerzej Kościoła na całym świecie. Ale powiedziałeś Jarosław Kaczyński, potem... Tak, przepraszam, rzeczywiście. Jarosław Kaczyński musiał zrozumieć, że ta sprawa jest, ma gigantyczną nośność, skoro wypowiedział słowa dla niego rzadkie. Oczywiście przy całym tym szafarzu, którego musiał użyć o roli Kościoła, etc. i tak dalej, ale jednak powiedział, nie będzie pobłażania dla księży pedofilów. Jarosław Kaczyński wypowiedział te słowa dopiero po filmie Sekielskiego, co więcej, dopiero po reakcjach także niektórych hierarchów wobec tego filmu. A jeżeli prześledzimy reakcję telewizji publicznej, do nich ten sygnał od Kaczyńskiego jeszcze nie dotarł i oni już zdążyli napluć i na Sekielskiego, i na ten film i przyjęli taką retorykę, jaka im się wydawała naturalna dla Prawa i Sprawiedliwości. Czyli bronimy Kościoła, niezależnie od tego co. I myślę, że Jarosław Kaczyński zdaje sobie sprawę, że to jest gigantyczny problem, także dlatego, że to powiązanie partii rządzącej, władzy inaczej, z Kościołem, ono zaczyna być wzajemnie złe dla obu stron. Ponieważ błędy PiSu obciążają Kościół, bardzo wielu ludzi zostało, żeby daleko nie szukać, odchodziło od Kościoła, zaczynało mieć refleksję najpierw natury takiej bardzo bieżącej, politycznej, że coś jest z Kościołem nie halo, skoro oni mi mówią, na kogo mam głosować. Co więcej, popierają ludzi niegodnych tego, by ich popierać. Później bardzo często to otwierało furtki do szerszego myślenia o problemach Kościoła, jego nauczania. I to jest jakby problem Kościoła związania się z partią, ale dzisiaj jest także problem tej partii, tej władzy związania się z Kościołem. A Kaczyński mógł wczoraj milczeć? Nie mógł milczeć. Ja myślę, że dzisiaj w Polsce nikt nie może milczeć w tej sprawie. Panie redaktorze, powiem szczerze, dzisiaj najbardziej milczeć powinni antyklerykałowie. Bo jeżeli ta dojdziemy sprawa... Dojdziemy do antyklerykałów. Ale wie pan, to ja nie mówię... Bo jeśli Jarosław Kaczyński mówi dwa tygodnie przed wyborami, parę tygodni po tym, kiedy zaczął wyśpiewywać melodię o seksualizacji, które to pojęcie w świetle filmu Sekielskiego nabiera kompletnie innego znaczenia. No w ogóle wszystko nabiera innego znaczenia. Panie redaktorze, ja jadąc tutaj do pana, zadzwonił do mnie mój przyjaciel z Tarnowa, który wiedząc zapewne z internetu, że ja będę u pana, się dzielił ze mną też bardzo z Tarnowa, bardzo konserwatywnego miejsca w Polsce, dzielił się swoimi przemyśleniami na ten temat, których tutaj nie powtórzę. Ale ja mu mówiłem, zobacz, mówię, ile osób w naszym życiu miało gigantyczne napięcie związane z katolicką etyką seksualną, z nauczaniem Kościoła w dziedzinie seksu. Ile osób miało problem z tym, że się rozwiodło, ile problem miało osób z, ja nie mówię z jakimś wyuzdaniem seksualnym, ale z tym, że bardzo często to życie zderzało się z nauczaniem Kościoła, to jedyną deską, jaka im zostawała, to było myślenie, no dobrze, ci ludzie mi mówią, jak mam żyć, ale oni przynajmniej żyją dobrze. A dzisiaj widzimy, że to nie było kwestia jednego czy drugiego księdza, bo o tym zawsze wiedzieliśmy, że księża zdarzają się pijacy, złodzieje i tak dalej, jak w każdym innym zawodzie. Ale tutaj, bo co pokazał Sekielski, to przecież nie jest problemem. I taka była refleksja wczoraj mojej córki i mojej żony. System tuszowania. System tuszowania.
System tuszowania, że ten biskup, to aż trudno przez gardło przechodzi, ten pan, którego przed chwilą widzieliśmy, który krzyczy non possum, cytując, ten pan z Gdańska, cytując kardynała Wyszyńskiego, który więzieniem płacił za swoją wierność, a nie, przepraszam, kolejnymi przyjemnościami życia, płacił za swoją służbę Kościołowi, to jeżeli ten pan dzisiaj cytuje i mówi, że on nie ogląda, nie musiał tego oglądać, to ja panu powiem, że ja na swoim Facebooku napisałem, Głódź nie musi oglądać, bo Głódź wszystko wie. I powiem panu szczerze, że dostałem rekordową liczbę linków w ciągu 2 godzin pod tym wpisem. Bo tu jest problem natury strukturalnej. Ci biskupi, którzy mówią nam, jak mamy głosować, jak mamy żyć, którzy, panie redaktorze, na rząd, w którym zasiadałem, rząd premier Ewy Kopacz, która przeforsowała konwencję antyprzemocową, oni krzyczeli, sami tuszując ludzi, którzy gwałcili chłopców i dziewczynki, oni krzyczeli, że konwencja antyprzemocowa jest niepotrzebna, że to jest zamach na rodzinę. Kto się zamachiwał na rodzinę? Ci wszyscy biskupi. Pytanie brzmi, Tomaszowi Sekielskiemu przed chwilą zadałem to pytanie, ponowię je. Czy ten episkopat w tym kształcie ma rację bytu? Chile. W Polsce czyli wszyscy powinno, do widzenia? Powinno, tam niektórzy wrócili, bo przecież naprawdę znowu trzeba to cały czas mówić. Bez odpowiedzialności zbiorowej. Bo bez odpowiedzialności zbiorowej. Tym bardziej, że mówił Sekielski tutaj kwadrans temu, co jest bardzo ważne. Mówił o mailach, które dostaje od szeregowych księży, którzy mu dziękują, tak? Ale oczywiście, że tak, panie redaktorze, ponieważ naprawdę stwierdzenie, że wszyscy księża są źli, byłoby niezwykle krzywdzące. Co więcej, jak wrócę do tego wątku antyklerykalizmu, dziś głupi antyklerykalizm, dziś nadmierna agresja wobec Kościoła tylko tym złym ludziom w Kościele pomoże, bo pomoże być może ich ostatnia broń. To jest ich ostatnia broń, zwekslować debatę. Nie będziemy debatowali o tym, jak wy nas oszukujecie, jak wy nas krzywdzicie. Tylko znowu my jesteśmy ofiarami. Tylko wy będziemy się przedstawiali, że nas atakują i tak dalej, i tak dalej. Wracając jeszcze do tych obaw Jarosława Kaczyńskiego, bo mówi pan o tym, że on ma obawy, podobnie jak Kościół, wynikające z konsekwencji sklejenia dwóch instytucji. Ale ja się chciałem zapytać o wymiar tych obaw w konkretnym momencie, 13 dni przed bardzo istotnymi wyborami. Panie redaktorze, ja właśnie nie popełnię tego błędu, do którego ja bym bardzo chciał teraz, bo temperament mój, jak pan wie, no niestety nie najsłabszy, z czego miałem nieraz kłopoty w życiu, bym nie skłaniał, żeby teraz krzyczeć wyborczo, tak? Nie, nie krzyczeć, wszyscy, ja chcę analizować. Musimy wszyscy... Politycznie. Znaczy, ja nie wiem, powiem panu szczerze, nie wiem, to są kwestie dotyczące, panie redaktorze, pan wie, ile znaczy Kościół dla bardzo wielu Polaków. Ja wiem, ile dla mnie znaczyło odchodzenie od Kościoła i jak to był bolesny proces dla mnie wewnętrznie. Rzadko bardzo, pierwszy raz chyba o tym mówię publicznie. Ja przecież daleko nie związany ze sprawą pedofilii, żeby było jasne. To dla wielu Polaków to są rzeczy święte, to są rzeczy ważne, to są rzeczy, które są odłożone przez pokolenia. Więc im bardziej politycy będą Polaków wyganiać z Kościoła, tym bardziej oni z tego Kościoła nie wyjdą. Im bardziej politycy będą zaganiać Polaków do Kościoła, tym bardziej oni tego Kościoła nie będą. Ja chciałem raczej zadać pytanie, czy na bardzo wielu płotach, ogrodzeniach kościołów w Polsce wiszące dzisiaj plakaty polityków, najczęściej jednej partii, to jest potencjalnie problem teraz dla tej partii? No panie redaktorze, pan sam sobie tym pytaniem i przecież pan na nie odpowiedział. Tak, to jest oczywisty problem, bo ten problem dotyczy tego pomieszania porządków. Jeżeli porządek, Jezus powiedział, oddajmy Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie. Te słowa są bardzo często źle rozumiane. One również podkreślają odrębność porządków. Odrębność porządku państwowego, doczesnego nawet bym powiedział, od tego transcendentnego. I moim zdaniem Jezus rozumiał to nieporównanie lepiej. Jezus jako postać historyczna i nauczyciel, bo taką był na pewno. Co do jego boskości to jest kwestia wiary, ale osobą historyczną był i nauczanie jego zostało. I też jest fenomenem, że trwa 2000 lat. To przecież Jezus się nie mylił. To są dwa porządki. W Polsce i nie tylko w Polsce, bo na przestrzeni dziejów niezwykle często mieszane. To się zawsze odbywało ze szkodą i dla państwa, i dla Kościoła. Dzisiaj tak, panie redaktorze, wybór polityczny, który stoi przed Polakami w tych wyborach, w każdych następnych, ten wybór, który jest wyborem Polski u progu XXI wieku, jednym z najważniejszych wyborów, bo ich jest kilka, on dotyka również tego, czy chcemy świeckiej republiki. Dlatego ja tego słowa się nie boję. Ja go wielokrotnie już od dłuższego czasu używam. Tak, świecka republika. Potrzebujemy świeckiej republiki. I dzisiaj tak, myślę... Tak, że ten zapis w Konstytucji o przyjaznym
rozdziale to jest gwarancja. Czy to jest gwarancja Polsce... świeckiej republiki? Nie, nie. Widać wyraźnie, że nie. Panie redaktorze, panie redaktorze, jeżeli. A co byłoby gwarancją? Wie pan, ja myślę, że znaczy, z całą pewnością przemodelowanie tego, tych układów. My musimy przeanalizować. Zaczynając od finansowania religii w szkołach, sondaże pokazują, że większość Polaków jest temu przeciwna. Aż po Konkordat. Tak o tym trzeba rozmawiać. Jesteśmy w demokratycznym kraju. O tym trzeba rozmawiać. Tym bardziej, panie redaktorze, może, bo tu jest punkt. A być może w konsekwencji, już daję, być może w konsekwencji tego, co pokazał film Sekielskiego, to runie także absolutne przekonanie wszystkich, albo większości, że nie można renegocjować Konkordatu, ponieważ druga strona by na to się nie zgodziła, a znaczy, może by się zgodziła. A czy pan, przy tym papieżu wszystko jest możliwe. Ten papież jest zresztą wiosną Kościoła i jest nadzieją Kościoła. I celowo używam słowa, że jest nadzieją Kościoła, bo w moim przekonaniu, ale nie jestem kompetentny może by o tym mówić, ale chcę powiedzieć bardzo wyraźnie. Otóż to jest tak, że przecież nie jest dla pana tajemnicą, że także wewnątrz opozycji trwa spór. Czy podnoszenie wątków światopoglądowych opozycji szkodzi, czy pomaga? Otóż ja uważam, że przyzwoitość wymaga, by opozycja powiedziała bardzo wyraźnie. W Polsce istniał bardzo korzystny dla Kościoła kompromis. Ha, dla wielu i tak to nie był kompromis. Pomiędzy państwem a Kościołem. Jak pan doskonale... Który Kościół wie, naruszył. To Kościół naruszył ten kompromis, tak angażując się po stronie tej władzy. Przecież obaj myśleliśmy, pewnie 10 lat temu, że jeżeli ktoś ten układ unikalny w skali Zachodu, bardzo uprzywilejowanej pozycji Kościoła w życiu społecznym naruszy, to logika wskazywała, że on będzie, próba jego naruszenia nadejdzie z lewej strony, prawda? A ona w Polsce nadeszła z prawej strony. To Kościół krzyknął u progu rządów Prawa i Sprawiedliwości mało, mało kasy, mało władzy, mało immunitetu. I dlatego dzisiaj ta arogancja Głodzia, który do kamery mówi, że on głupot nie ogląda, a powinien na kolanach przeprosić gdańszczan. Tak jak bardzo wielu biskupów dzisiaj powinno przeprosić. Nie za swoje personalne grzechy, bo oni być może takich nie popełnili. Nie wiem i chciałbym oczywiście, żeby tak było, ale z całą pewnością bardzo wielu konkretnych z nazwiska biskupów tuszowało te sprawy. Bo czymże jest, jak taki człowiek może patrzeć, bo powtórzę, bo telewizja publiczna, bardzo wielu polityków, pedofile są wszędzie, tak? Wśród taksówkarzy, dziennikarzy i tak dalej. Problem polega na tym, że w obronie taksówkarza, dziennikarza, czy kogokolwiek, nauczyciela, pedofila, nie stoi Związek Nauczycielstwa, Związek Taksówkarzy, Związek Dziennikarzy. A tutaj nie tylko, że stoją w obronie, ale pomagają to tuszować. I to jest rzecz, która w Chile doprowadziła do dymisji całego episkopatu. I to też ilustruje, że to jest problem globalny Kościoła, a nie jednej Polski. I jeżeli co oni mówią, że to jest atak na Kościół, to kto ten atak na Kościół przeprowadzał? Przypominają się słowa księdza Tischnera, który powiedział, że nie zna osoby, którą by ateiści, masoni, komuniści przekonali do odejścia od Kościoła, a zna mnóstwo osób, których też Kościół... Przez proboszcza. Przez proboszcza, ale nie tylko proboszcza. Mamy dwie historie na tle tej fundamentalnej historii, o której mówimy, które można uznawać za drobiazgi, ale może niekoniecznie, ale chciałbym, żeby politycznie to jednak skomentować. Czyli sprawa chyba, jak się wydaje, ewidentnej ustawki premiera Morawieckiego z dziećmi w Superekspresie i dzisiejszego występu pana Jarosława Kaczyńskiego w Pytaniu na śniadanie, czyli słodkim porannym programie w Dwójce. Czy to są dwie różne rzeczy. Ja wiem, ale czy to jedno i drugie nam co mówi o A, polityce, B, o PiS-ie, C, o sytuacji, w której ta partia jest? Po pierwsze, nie możemy nie doceniać spin doktorów PiS-u, ktokolwiek nim dzisiaj jest. Ja nie wiem, żeby było jasne i błagam, nie wchodźmy w personalne. Nie pytam o tego kolegę. Ale ktokolwiek jest dobrym spin doktorem. Tak? Dlatego, że biorąc pod uwagę, nazwijmy to po imieniu, ogrom głupoty, często po prostu buractwa, które tam się kłębi na zapleczu, to, że oni to potrafią sprzedawać, to jest gigantyczny wysiłek i to trzeba na poziomie cynicznego profesjonalizmu docenić. I co oznaczają ta ustawka Morawieckiego oznacza trochę co innego niż ustawka Kaczyńskiego. Co więcej, jest inna rola moralna tego, ponieważ w przypadku Kaczyńskiego jest to klasyczny, stosowany przez polityków na całym świecie i nie jest naganny moralnie moment ocieplania wizerunku, zwłaszcza jeżeli jest prawdziwy. Jeżeli Jarosław Kaczyński mówi o swojej miłości do kotów i o sympatii do tego, co lubi zjeść, to jeśli, mówi prawdę jeśli akurat. Piecze kiełbaskę w lakierkach, to też jest autentyczny. Paradoksalnie powiem panu, że jest autentyczny. On nie był autentyczny, jak szedł do sklepu osiedlowego z banknotem 200
200-złotowych, z witkiem 200-złotowych banknotów. No to wywoływało zdziwienie. Natomiast, ale o co chodzi? Oni zdają sobie sprawę, ci spin-doktorzy, żeby długą stronę historii przedstawić krótko, oni zdają sobie sprawę, że PiS-owi może szkodzić wzrost napięcia. Istotą dzisiaj propagandy PiS-u będzie obniżanie napięcia. Sprawa Morawieckiego jest inna. Przecież książka o Morawieckim ujawnia jeden fakt. Ja nie wiem, czy prawdziwy, ale fakt, który powinien być przedmiotem naszej dyskusji politycznej, bo ja teraz nie mówię o tej dyskusji, którą siłą rzeczy... Tak, te książki o nim nie powinny znikać z horyzontu. Tak, tak, bo wie pan, tam jest napisane, ja nie wiem, czy to jest prawda, że otóż Mateusz Morawiecki ma w dużym zachodnim banku zamrożoną swoją odprawę. Co to oznacza? To oznacza, że jest niebezpieczeństwo, że jest lobbystą. Tak, znaczy to oznacza, panie redaktorze, że polski premier w jakiejś instytucji finansowej, według tej książki, ma zamrożone pieniądze, które albo dostanie, albo nie dostanie. No jest to gigantyczny moment, a te pieniądze są nieujawnione w żadnej z jego deklaracji. To jest gigantyczny problem. I oczywiście sprawa ustawki, nieustawki, nie wiem. I pytanie, co jest warunkiem do znowu, trzymania? Panie redaktorze, bądźmy uczciwi. Fakt, że Mateusz Morawiecki adoptował swoje dzieci, po pierwsze nie był żadną wielką tajemnicą, po drugie świadczy o nim dobrze. Naprawdę. To też trzeba sobie jasno powiedzieć, no, żeby to też nam nie umknęło, bo uczciwość wymaga, by to powiedzieć. Natomiast jednak dla każdego, kto, czy to była ustawka, czy nie, ja tego nie wiem po prostu, natomiast z całą pewnością fakt, że on mógł dzięki temu przedstawić się w kategorii ofiary i co więcej pokazać siebie od strony szlachetnej, ale jaki był medialny skutek? No nikt nie mówi o tym fakcie bulwersującym, ujawnionym przez pana Piątka, tak? I to była zagrywka. Natomiast... To akurat chyba przez tego... Przepraszam, no, bo ja wiem, że są dwie książki na rynku. Sorry, to tutaj... Mam nadzieję, że w sensie prawnym jest to traktowane jako sprostowanie mojej błędnej wypowiedzi. Ale oczywiście dzisiaj w interesie PiS-u, bo jak pan doskonale, przepraszam, dziesiąty raz używam tej formuły, jak pan doskonale wie, sorry, bo to może... Natomiast wiemy wszyscy, że w wyborach przepływ wyborców pomiędzy jedną partią a drugą jest wisienką na torcie. Istotą każdej kampanii wyborczej jest mobilizacja swoich zwolenników, demobilizacja zwolenników PiS-u. Sprawa afera, skutek polityczny, afery pedofilskiej, co możemy widzieć na reakcjach internetowych, jest taka. Duża część porządnych PiS-owców, a ich jest niemało, naprawdę. Może zostać w domu? Może, znaczy pan, nagle zaczynają czuć pewien dyskomfort moralny, jak każdy przyzwoity człowiek czuje dyskomfort moralny, że nie mówię konkretny ksiądz, ale konkretni biskupi. Już bardzo konkretni biskupi w sojuszu z tą władzą. Bo to są nazwiska biskupów, którzy realnie popierali tę władzę, że oni kryli aferę pedofilską, to może powodować, że oni na chwilę czują się, być może na chwilę, być może dłużej, zostańmy w domu. Z drugiej strony ta cała sprawa niezwykle mobilizuje tych, którzy są PiS-u przeciwnikami. Także dlatego, że PiS się z Kościołem powiązał, więc dzisiaj nie do końca słusznie, ale w myśleniu bardzo wielu Polaków, i to jest fakt polityczny, to już, że takie myślenie jest, jest faktem politycznym, w bardzo myśleniu wielu Polaków, na ile ono jest słuszne czy nie. Głosowanie jutro, pojutrze, ja mówię w sensie przenośnym, przeciwko PiS-owi jest również ukaraniem Kościoła. Dobrze, taki jest skutek sojuszu. Na pana nos intuicję spin-doktora byłego, obecnego, nie wiem, na pewno byłego. Czy uważa pan, że film Sekielskiego jest najważniejszym faktem tej kampanii wyborczej? Czy powinniśmy, mając jeszcze 12 dni przed finiszem kampanii, robić to, co Amerykanie nazywają expect unexpected, czyli oczekiwać nieoczekiwanego, że się panie jeszcze coś dużego cały zdarzy. Cały czas powtórzę. Ja bym bardzo nie chciał, żeby ten film był, mimo że doraźnie wydaje się, że to służy opozycji, a szkodzi PiS-owi i pewnie tak ja jest. Ja teraz nie wchodzę w to, w komu ale więc właśnie, więc ja sądzę, zresztą na tyle znam Tomka Sekielskiego i on mi mówił od dawno temu, że ten film przygotowuje, to ja bym strasznie nie chciał, żeby on był rozpatrywany, bo taka na pewno nie była intencja jego twórcy w kontekście to wiemy, ale też nie możemy abstrahować od skutków politycznych, o których sam pan mówi. Zgoda, więc, ale ja sądzę, że on, ten film jest nieporównanie ważniejszy niż to, czy pan Kowalski będzie zarabiał 10 tysięcy euro w europarlamencie, jeden więcej z jednej partii, drugi mniej. Tak, tylko to, bo panie redaktorze, tylko to wynik ilu Kowalski wyborczy wygra z partii X, a partii Y będzie miał fundamentalny wpływ na to, kto to będzie... To wygra jesienią. No właśnie. To jest jasne. Tak, te wybory europejskie, ale to już przechodzimy na trochę inny czy coś temat. Dużego się jeszcze stanie, jak pan myśli, w ciągu tych 12 proszę dni? Pana, czy to już, nie wiem. Czy w ramach ja wygaszania konfliktu to już będzie na ja nim ja nie wiem, dlatego że no, jak pan doskonale wie, chwała Bogu, to nie jest tak, że w Polsce spin-doktorzy Prawa i Sprawiedliwości są demiurgami wszystkiego. Oni nie mogą, no czego mamy dowody jednak.
prawie codziennie. Nie kontrolują oni wszystkich nie są mediów. W stanie wszystkiego kontrolować, bo nie kontrolują wszystkich mediów. I dlaczego ich dążenie do kontroli mediów? Właśnie dlatego, by mówiąc krótko, łatwiej ciemny lud pewne rzeczy kupował. To stąd nie ma nauczycieli, a jest 1,5 miliarda na Jacka Kurskiego, prawda? No bo nauczyciele to tylko uczą ludzi, żeby być mądrzejszymi, a Jacek Kurski wciska ciemnotę. Michał Kamiński, dziękuję bardzo. Za chwilę spojrzenie socjologiczno-filozoficzne na cały kontekst, na sprawę, na film i na kontekst sprawy i filmu. Profesor Zbigniew Mikołajko, dziękuję bardzo. Z oburzeniem przyjąłem informację o zbezczeszczeniu ikony, największej ikony dla polskich katolików. Dla mnie akurat z punktu widzenia estetycznego Matka Boska ubrana w tęczę, to jest fantastyczny wizerunek. Przecież nie da się obronić tego, że 6 policjantów o 6 rano przyjeżdża, przeprowadza rewizję, zatrzymuje osobę, upokarza ją różnymi działaniami. Atakowany jest Kościół Polski, którego bronimy i bronić będziemy. Kto podnosi rękę na Kościół, chce go zniszczyć, ten podnosi rękę na Polskę. Profesor Zbigniew Mikołajko, panie profesorze, oglądał pan? Film? Tak. Tak, jasne, jak wszyscy. I? No i oczywiście myślę tak jak wszyscy, ale też zauważyłem jedną rzecz, o której się nie mówi. Mianowicie, że ten film poza wszystkim innym, poza dramatem skrzywdzonych, poza pychą różnych ludzi kościoła, różnych środowisk kościelnych, ukazuje coś jeszcze, mianowicie dramat słabego państwa i prawa, wobec którego żywi się pogardę. Panie profesorze, tutaj śmiałbym polemizować, bo to państwo, jak widzieliśmy w tym materiale przed sekundą, wobec słabych jest szalenie silne. No właśnie. Ono świadomie wyrzeka się swojej siły autorytetu. Jasne. W konfrontacji wobec z tymi, którzy z tym państwem pisowskim, państwem idą pod rękę. Ale ja mówię właśnie o filmie. Czyli to państwo być może chce być bezradne w sprawie pedofilii w Kościele. Tak, no to tam jest ewidentnie, prawda? To lekceważenie w sprawie Oleniczaka, księdza Oleniczaka. Byłego księdza za chwilę. To jest ten, który sobie jeździ, mimo że ma zakaz, jest za sobą więzienie, zakaz zbliżania się do końca życia do dzieci i tak dalej, ale proszę bardzo, ma rekolekcje dla tych dzieci przy pełnym przyzwoleniu rozmaitych proboszczów lokalnych, którzy wiedzą, co jest grane. Do stosunek tego proboszcza, który na to przyzwala, mówi, jakie prawo, jaki wyrok, jaki sąd. A tu z drugiej strony kapelan więziennictwa, prawda? Który udziela schronienia kolejnemu takiemu. No bo też jakie prawo? Przecież wszyscy są grzeszni, a osądzi nas Bóg. No tak. No. Czyli to prawo ziemskie... Co tam jest? Świstek papieru. Już abstrahując od tego, że wiadomo, jacy są ci sędziowie, prawda? No tak. Źli. Są wredni, wiadomo. Swoją drogą, to ciekawa historia, panie profesorze, że tak. W wypadku sędziów słyszeliśmy, że jeden sędzia, który ukradł spodnie w sklepie, to jest wiertarkę też. Tak, to jest wystarczający powód, żeby zniszczyć Sąd Najwyższy i Sądy Powszechne i Krajową Radę Sądownictwa. Natomiast w przypadku pedofilii to są jednorazowe przypadki, które nie mówią. Tak, to jest margines, prawda? Zawsze się logika znajdzie, użytkowa. W każdym stadzie się zawsze znajdzie czarna owca i tak dalej, i tak dalej. Profesor, ale za to wszystko, bo to powiedzmy, za tę słabość odpowiadają elity władzy, partie polityczne, od lewicy do prawicy. Wszystkie od 1989 roku, bo wszystkie były nadmiernie łaskawe dla Kościoła i jego ludzi. To jego wynikało z jego ludzi. Siły, pozycji, dobrej roli w czasach PRL-u? Z czego? To wynikało z różnych rzeczy, prawda? Chociażby w przypadku postkomunistycznej lewicy z poczucia... kompleksu odreagowywanego. Niszczyliśmy to, teraz musimy pójść na rękę. Tak, liberałowie też łaskawie, to są tacy liberałowie, którzy diabłu świeczkę, a Panu Bogu ogarek. To tak. A czy zdanie pana profesora, tak. Ponieważ niektóre, powiem szczerze, reakcje na ten film trochę mnie zaniepokoiły. To znaczy, jeśli ja czytam, już nie chcę z litości wspominać nazwisk, ale jeśli ja słyszę wezwania profesora, nie chrzcijcie dzieci, nie chodźcie do kościoła, jasne. Albo wezwania publicysty,
dopóki nie zostaną wyjaśnione wszystkie przypadki, choć nie wiem, kiedy zostaną wyjaśnione wszystkie przypadki. To jest niemożliwe, oczywiście. To powinien być absolutny zakaz zbliżania się księży do dzieci i dzieci do księży. No. Więc zastanawiam się, jakie jest niebezpieczeństwo, że ta cała, że ból ofiar i ten film staną się łupem prymitywnego antyklerykalizmu, który jest, tak, który może być ostatnią deską ratunku dla twardogłowych, tak, księży. Słusznie, mówię, paradoksalnie, że ten radykalny antyklerykalizm, taki właśnie, którego przykłady pan redaktor łaskaw był tutaj podać, jest strasznie groźny, bo on będzie stanowił alibi dla właśnie dla trzymania się Kościoła przy swoim. To znaczy przy nienaruszalności, przy lekkich korektach, prawda, takich przy gładkich słowach, ale jednak trwanie przy tym, co było. I czyli antyklerykałowie, tacy, którzy często lubią się rozpoznawać jako lewica, a wcale nie lewicą nie są, po prostu są, stają upust pewnego rodzaju emocją tylko gdzieś tam antykościelnym, to nie jest dobre. To znaczy tutaj jest tylko jedna rzecz, to znaczy stanowcze wkroczenie wreszcie państwa i prawa. Dlatego od tego zacząłem. Ale przecież czy pan wierzy, że to państwo, to prawo, ten prokurator generalny zrobi to, co się zrobić powinno? No, to on już powinien się zwrócić w tej, to znaczy podległy ministrowi i prokuratorowi generalnemu, wiceminister od więziennictwa, powinien się zwrócić już do Kościoła o wycofanie chociażby kapelana więziennictwa, który udziela schronienia przestępcy. Czyli to, co się dzieje albo nie dzieje w tych najbliższych dniach, tak, nastu na przykład, będzie szalenie istotne. Poseł Kaczyński opowiada dyrdymał o tym, że to oni opublikowali w takim geście niby samoobrony i przysłonięcia. W Bydgoszczy o tym mówił, że to myśmy opublikowali rejestr, w którym nie ma księży, bo jak słyszymy, ci księża mają na koncie, to jest bardzo ciekawa interpretacja panów z Ministerstwa Sprawiedliwości, te łagodniejsze przypadki pedofilii, nie, które to są łagodniejsze, które spowodują traumę tylko na 30 lat, a nie na 45. No właśnie, na pół życia, a nie na całe, prawda? To tak jak tam w filmie z braci Sekielskich pada słynne sformułowanie, nie było wytrysku, nie było grzechu, prawda? Więc nie wiem, czy... Mówi były kapelan byłego prezydenta. Tak. No więc krótko mówiąc, tę logikę, oczywiście są środowiska, bo przyzwolenia na to wszystko, prawda? Powstają komitety obrony tego rodzaju przestępców. Ale ja się nie dziwię nieraz ludziom z małych miasteczek czy wsi, prawda, którzy gdzieś tam żyją w pewnym systemie, syndromie, w pewnej mentalności, w okowach, prawda? Jest im bardzo trudno rozstać się, jeszcze ich się straszy odpowiednio. Ale przecież pamiętamy sprawę arcybiskupa Peca, którego broniły elity poznańskie. Mm-hmm. Uniwersytetu, władzy. No więc... No tylko to było naście lat temu. No. Dzisiaj słyszymy, że poznańska elita ustawia się bokiem albo tyłem do perspektywy celebrowania mszy z okazji rocznicy Uniwersytetu przez arcybiskupa Jędraszewskiego z Krakowa, co ma nastąpić bodajże w sobotę. Więc tu też jest zmiana. Ale właśnie, a propos tej zmiany, bo być może, tak, być może istotniejsze, najistotniejsze, mm-hmm, poza oczywiście tragedią ofiar, która jest najważniejsza, ale istotniejsze od tego, co się dzieje w instytucjonalnym Kościele i co się dzieje w polityce, być może w związku z tą aferą, jest to, co się dzieje w społeczeństwie. W naszych głowach. W naszych głowach, ponieważ trudno oczywiście uśrednić reakcję. Jest specyficzny sposób wyliczania tego, ile tych wyświetleń przekłada się na ile realnych odbiorców, ale z całą pewnością mówimy o już milionach Polaków. O masowym czymś. O masowym, absolutnie masowym odbiorze tego filmu. I mam wrażenie, właściwie wszystkie reakcje, jakie słychać, widać, że ludzie to oglądają w skupieniu, że reakcja nie jest taka, jak reakcja bywa na często sensacyjki tabloidowe. Słyszałeś. Tylko ludzie reagują poważnie, są wstrząśnięci, ale też chyba gotowi wyciągać daleko idące wnioski. Zupełnie inna reakcja niż na Keller. No właśnie.
Właśnie, Kler ja sobie ośmieliłem się użyć formuły, że film Sekielskiego to jest Kler na poważnie do potęgi entej. Tak, bo tutaj ludzie mają świadomość tego, zresztą sposób opowiadania, bo to jest bardzo ważne, że to opowiadanie Sekielskich jest opowiadaniem z takiego zwykłego jak gdyby poziomu życia, byle jakiej pogody, byle jakich budynków, wnętrz zaniedbanych często, prawda, z takiej codzienności. To jest istotne, to nie jest jakiś wyszukany pejzaż, pejzaż konstruowany, to się mieści w wszystko, i zachowania, i słowa, tak jak przystało na dokument, mieści się w codziennym ludzkim doświadczeniu. Prawda? Również te tragedie, o których film opowiada, oraz ta pycha, o której ten film też się w tym mieści. Znaczy, ludzie tego doświadczają i się ukrzepiają. Oczywiście film jak film, prawda? To jest, on może ruszyć dopiero lawiny. Jest jednym z kamieni dopiero. Ten gmach, może, czyli nie ma pan, czyli wciąż według polskiego pana nie ma Carskosławia, gmach polskiego Carskosławia, które jest dość szczególne, to znaczy mariażu ołtarza z tronem, bo jest... Sugeruje pan, że podobnego do mariażu, tak, który tylko, że mamy tutaj do czynienia jest, z Moskwy, tylko, czyli tak, władzy tylko, że tam jest car mocniejszy, a cerkiew słabszy, a tu jest... No odwrót, tu Kościół jest mocniejszy. Oj, chyba cerkiew, chyba nasz... A tutaj jest... Wydaje mi się, że nasz car jest chyba też głową Kościoła, czasem odnoszę wrażenie. Tak się zachowuje. A może głowa Kościoła jest naszym carem, to już bez wodki nie rozbierzesz. Panie profesorze... Czyli jest to, przekracza, że tak powiem, ta komplikacja i ten mariaż, jego rozmiary, który przyjmuje... wszystkie poziomy, prawda? I ekonomiczne, i moralne, i polityczne, i kulturowe. Ale też, skoro ten system powiązań tak. jest tak głęboki, jak jest, na tylu płaszczyznach i poziomach... Jest taki wzrost egzystencjalny. Ale z tego wynika, że ten film, jeśli jest początkiem lawiny, to może doprowadzić do zmian zupełnie fundamentalnych. Jeśli my nawet, tak. i padają te hasła, w tej debacie publicznej, że może to się na przykład zakończyć nawet dymisją, rozwiązaniem całego episkopatu. To wciąż wydaje mi się... Co by było być złe, bo znaczy, są ludzie to na pewno, ale oni nie wszyscy muszą być, stracić, że tak powiem, prawo do bycia w ewentualnym nowym episkopacie. Ja mówię o czymś innym. Wydaje mi się, że z taką pokorą należy podejść do możliwych skutków tego filmu i ruszenia tej lawiny. I wszystko, co byłbym w stanie na tym etapie powiedzieć, to jest, że w głowie nam się nie mieści, w którą stronę pójdą skutki i jakie one mogą być. Tak, myślę, że będzie cała masa niewyobrażalnych gdzieś skutki, ale w każdym razie wodospad drgnął, prawda? Został rozmrożony, czy lawina drgnęła, czy się zatrzyma, czy też pójdzie, prawda, w szaleńcze różne, bo może pójść w czemu nie? W szaleńczy, radykalny antyklerykalizm. Bo tutaj dotyka się tego, co najistotniejsze, najgłębsze. To znaczy, po pierwsze, seksualności, po drugie, seksualności dziecka, które wymaga od nas osobliwej czułości, osobliwej kurateli. Czy pan profesor myśli, że... To najgłębszy egzystencjalny i psychiczny poziom ludzkiego doświadczenia. Pan mówi o tym najgłębszym... Ale on jest strasznie ważny dla tego, co A ja jeszcze chciałem o takim, może w jakimś sensie płytkim poziomie, czyli czy na pana profesorsko-filozoficzno-intuicyjne ucho-oko to będzie ważny czynnik w perspektywie wyborów, które mamy za 13 dni? Myślę, że tak, że ten czynnik będzie grany, mówiąc nieładnie, w perspektywie wyborów. Oczywiście zaostrzy to walkę wyborczą. Będzie tutaj używany przez obie strony, właściwie mamy obie strony, zmagania politycznego w charakterze młota, lanceta, czego tam, w każdym razie narzędzia mocnego, albo tępego, albo ostrego, bo to do tego się sprowadza. Jedna strona będzie używała tego jako młota, druga. No i tak jak pan profesor mówi, jest to szalenie ciekawe, jeśli weźmiemy pod uwagę, że tu może nastąpić redefinicja pewnych paradygmatów społecznych i to wszystko w 30. rocznicę wolnej Polski i, o czym nie ma co zapominać, dzisiaj mamy który 12?
13 maja, czyli mamy za 3 tygodnie rocznicę 40. dość dobrze pamiętanych przez pana profesora, mniej ludzi, którzy mają trochę więcej niż 45 lat, słów Jana Pawła II, niech stąpi duch twój. To jest bardzo ważna rocznica. Tak, oblicze tej ziemi. I w tym momencie, czy po 40 latach, tamte słowa były poniekąd zapowiedzią triumfu Kościoła dekadę później. Dziś mamy być może największy wstrząs w historii Kościoła katolickiego w Polsce. Od XVIII wieku, bo tamten wstrząs skończył się tym, że niektórzy zawisili na sznurku biskupi w Warszawie w 1794 roku. Inni jak prymas... Kiedy stanęli po stronie targowic. Inni łyknęli ze strachu przed sznurkiem truciznę jak prymas Poniatowski. Więc różne rzeczy w dziejach relacji państwa z Kościołem w Polsce bywały. Były większe wstrząsy, z których nie wyciągnięto zresztą wniosków, bo nie dało się z racji historycznych, prawda, z racji zniewoleń rozmaitych, które nas spotykały. Zabory uratowały Kościół poniekąd wtedy. Co? No tak, tak. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję. W smutnej też jestem, w smutnym nastawieniu, bo człowiek wolałby, żeby tej całej historii nie było. Po prostu tak po ludzku, prawda? A po ludzku tak, ale z drugiej strony jednak być może po burzy czasem powietrze jest czystsze, tak, prawda? Tak. Wstaje tęcza. Nomen omen. Bardzo dziękuję, profesor Zbigniew Mikołajko. Oglądaliśmy film. Większość z państwa, myślę, oglądała film. Kto nie obejrzał, to na pewno wkrótce obejrza. Teraz w najbliższych godzinach, dniach, tygodniach i miesiącach być może będziemy oglądać efekt. Serdecznie dziękuję. Do zobaczenia za tydzień. To będzie ostatni program przed wyborami. Do zobaczenia.